Witam Państwa, Patryk Mirosławski, to jest program A z wywiadu. Jesteśmy w restauracji Champions, hotel Marriott. Moim i Państwa gościem jest Mateusz Kusznierewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dokładnie dzisiaj obchodzi Pan swoje 40 urodziny. No proszę. Wszystkiego najlepszego. Pytanie jest proste. Dziękuję. Czy Pan zawsze obchodzi urodziny w telewizji? Nie, pierwszy raz. Musiał kiedyś nastąpić ten pierwszy raz. Ja w różnych miejscach obchodziłem te swoje urodziny. Teraz taka oczywiście piękny jubileusz, bo to 40. Jak to się mówi, wielu moich przyjaciół powiedziało mi, że dopiero życie mi się rozpocznie, bo to po 40. Ale ja pamiętam, że i na regatach, i na zgrupowaniach, i chyba swoje 32 urodziny spędziłem cały dzień w samochodzie, jadąc z Polski do Włoch. Oczywiście za samochodem ciągnęliśmy łódkę, bo to było z myślą oczywiście o jakimś tam żeglowaniu. Więc w różnych miejscach spędzałem urodziny, a dzisiaj proszę, w Warszawie, w stolicy, także na nagraniu programu. No właśnie, jak dzisiaj się dowiedziałem o tym, że Pan ma urodziny. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Dziękuję. I tak się zastanawiałem, czy te 40 urodziny człowiek nie chciałby spędzić, nie wiem, z rodziną, z grupą przyjaciół, nie? Ja te jakby obchody moich 40 urodzin już mam za sobą. W zeszłą sobotę bawiliśmy się hucznie w Trójmieście. Zaprosiłem gości z całej Polski, nawet z Włoch. Tam znajomi przyjaciele przylecieli, ale i ze Szczecina, i Poznania, Wrocławia, i Warszawy. Więc bardzo sympatycznie było. Już doszedłem do siebie. A czy to była taka impreza z soboty na wtorek, czy? No niemalże. Ja sobie na pewno niedzielę i poniedziałek to nic w swoim kalendarzu nie zapisałem, żadnych obowiązków. A dzisiaj mamy środę, więc już się czuję dobrze. To, że są duża ilość makijażu, na pewno mi tutaj pomogła. Natomiast tą środę traktuję jako normalny dzień pracy. Przyjechałem do Warszawy, żeby, bo na co dzień mieszkam w Gdańsku, w którym jest naprawdę bardzo dobrze, ale tutaj mam szereg obowiązków i to jest po prostu mój normalny dzień pracy. Umówiliśmy się dzisiaj na nagranie. Tak też czynię swoją powinność. Okej, czy 40 to jest taki czas, kiedy człowiek patrzy trochę wstecz, podsumowuje to swoje życie, swoją wspaniałą karierę, czy nie? Ależ oczywiście, tak. To w ogóle jest taki okres, który podobno bardziej w życiu mężczyzny, bardziej niż kobiet, daje do myślenia. Mnie nastawił bardziej melancholijnie do takich przemyśleń, co zostawiam za rufą, żeby powiedzieć, trochę nawiązując do terminologii żeglarskiej, swojego życia. Ale z drugiej strony jestem optymistą życiowym, więc ja bardzo pozytywnie w przyszłość. Tym bardziej, że sobie powiedziałem, że to, co mam za sobą, to wspaniałe przeżycia. Jestem w bardzo dobrym wieku, bo jestem już doświadczonym człowiekiem, wiem, czego chcę, a nadal jestem młody. Młody duchem, młody myślę, że ciałem, bo ciało jest zdrowe. I tak naprawdę bardzo pozytywnie patrzę na przyszłość. Tym bardziej, że niewiele chcę zmienić, bo zamierzam w przyszłości skupić się na tym, co dla mnie najważniejsze, czyli dbać o rodzinę. Nadal uprawiać sport, żeglarstwo i golfa, w którego gram bardzo dużo i pracować, bo ta praca mnie kreuje, stworzy mój każdy dzień, mnie pobudza, jest moją pasją, więc tak naprawdę zamierzam robić to samo, co robiłem wczoraj, czy tydzień temu, czy miesiąc temu. Mam takie też plany dotyczące przyszłego tygodnia i kolejnego miesiąca i też następnych lat. Wróćmy 19 lat w przeszłość. Atlanta. Okay, tak. 19 lat, dobrze obliczyłem. No miałem wtedy 21 lat, tak. Czyli 19 lat wcześniej. Wielki sukces. Powiedział Pan nawet, że ten sukces przyszedł za wcześnie. Co to znaczy? Złoty medal Igrzysk Olimpijskich. Czy za wcześnie? No oczywiście niczego nie żałuję. To był wspaniały sukces, nie tylko mój, ale w ogóle myślę, że polskiego sportu, polskiego żeglarstwa. Za wcześnie mógłbym wtedy nawiązać do tego, że zazwyczaj żeglarze zdobywają tak wspaniałe sukcesy na innym etapie swojej kariery sportowej. W żeglarstwie jest potrzebne olbrzymie doświadczenie, wiedza na temat swojej konkurencji sportu. I jako 21-latek nie byłem ustawiony w kolejce tych głównych faworytów do zdobycia medalu w Atlancie. To były moje pierwsze igrzyska olimpijskie. Złote medale olimpijskie zdobywa się, jeżeli ktoś już zdobywa, to na swoich drugich, trzecich, czwartych igrzyskach olimpijskich. No chyba, że ktoś jest nie wiadomo jakim talentem.
A ja nie czekałem w kolejce. Naprawdę świetnie się przygotowałem do tych igrzysk. Wyszedłem naprzeciw szczęściu, które mnie tam też spotkało, bo warunki się świetnie poukładały, ale byłem na nie przygotowany. I w całej tej stawce, także wielkich faworytów do zwycięstwa, to ja stanąłem na najwyższym stopniu podium. 4 lata później w Sydney zdobyłem 4. miejsce. Wydawałoby się, że powinno być odwrotnie. 4. miejsce w Atlancie, a złoto w Sydney. W Atenach znów medal olimpijski, więc tak moja kariera olimpijska potoczyła się, możemy powiedzieć, w odwrotnej kolejności niż to teoria mówi. Co zrobić, żeby nie zwariować? Mając 21 lat, człowiek zdobywa złoty medal Igrzysk Olimpijskich, czyli wchodzi na szczyt swojej kariery tak naprawdę, bo ja rozumiem, że jak człowiek jest sportowcem, no ja nie jestem, nigdy nie byłem, ale jak człowiek jest sportowcem, to marzy o złocie olimpijskim. Pan to zdobył w wieku 21 lat. Co zrobić, żeby po prostu nie ześwirować, nie zwariować kompletnie i tego nie zepsuć? Pokus jest co niemiara. Ja nawet znalazłem taką wypowiedź pańską. No, już się boję. Poderwałem chyba z 10 dziewczyn, korzystałem z życia, mieszkałem w Hiltonie, kina, dyskoteki, kręgle, baseny, jacuzzi. No po wyjściu z wody od razu myślałem o wieczorze. No ale to jeden dzień z życia olimpijczyka w Atlancie. To jednego dnia pan i był w kinie, i na dyskotece, i grał pan w kręgle, jeszcze pan popływał na basenie, jeszcze jacuzzi? I 10 dziewczyn jednego dnia? No może nie aż tak to... Czy te 10 dziewczyn rozłożył pan chociaż na dwa dni? W takiej formie to nie byłem wtedy. Tak. Ale nie, no jako 21 latek faktycznie byłem może nie zupełnie innym człowiekiem niż teraz, ale korzystałem z życia. Tamte igrzyska były dla nas wyjątkowe, ponieważ my nie żeglowaliśmy w samej Atlancie, gdzie tak naprawdę nie ma żadnego zbiornika wodnego, tylko w Savannah, oddalony o 600 km na wschód od centrum Igrzysk Olimpijskich. No i tam ogłoszono wszystkich żeglarzy w pięknym hotelu nad brzegiem oceanu. Było tak naprawdę wiele atrakcji wokół tego, a to moje były pierwsze Igrzyska Olimpijskie. Więc na fali pewno tych wspaniałych emocji ja podzieliłem się różnymi tam właśnie swoimi przeżyciami. Było naprawdę wspaniale. Zresztą każde Igrzyska były inne. W Sydney mieszkaliśmy w wiosce olimpijskiej, w samym centrum miasta, w Atenach. Grecy tam na ostatnią chwilę malowali, rozkładali z rolki trawniki i tam był bałagan. Londyn i Pekin, no Pekin to w ogóle przebił wszystko, takich igrzysk to myślę, że długo nie będzie. Więc z każdych igrzysk mam jakieś swoje wspomnienia. Wtedy byłem singlem i korzystałem z życia, to wszystko fajnie się poukładało. Oczywiście sport był dla mnie wtedy najważniejszy. A wracając do pokus, to ja mówię bardziej o tych pokusach, które spotkały mnie po powrocie z igrzysk. Myślę, że wielu sportowców tego doświadcza. Nie mówię tylko o olimpijczykach, ale przede wszystkim myślę o tych zawodowych sportowcach, takich jak właśnie, nie wiem, piłkarze, kolarze, siatkarze, golfiści, tenisiści. Ja po powrocie z igrzysk olimpijskich, ze złotym medalem olimpijskim, świat się obrócił o 180 stopni. Ja nie dosyć, że poznałem wspaniałych ludzi, mówię od głowy państwa, prezydenta, wtedy prezydent Kwaśniewski był naszym miłościwie panującym prezydentem, bo premiera wszystkich aktorów, show biznes, sportowców, bankiety, dyskoteki, wszystkie inne rzeczy, no to naprawdę tam się dzieje. Moja twarz na okładkach, wywiady, ten, i jak tu się skupić na tym, co najważniejsze, czyli na sporcie. Ja pamiętam po 2 miesiącach od powrotu z Igrzysk Olimpijskich pojechałem na następne regaty, które były mistrzostwami Austrii. Ja zająłem na nich 7 miejsce, bo ja nie mogłem się pozbierać w garści i jakby skupić się na tym, co najważniejsze. Jak się przed tym obroniłem? Ja myślę, że główna pomoc, znaczy główny powód tego, że nie odbiła mi osoba do głowy i stałem twardo na ziemi, było to, w jaki sposób mnie rodzice wychowali. Naprawdę z domu się wynosi to, te wartości, ten sposób bycia i myślenia. Myślę, że to jest najważniejsze. Ja się skupiłem na tym, co wydawało mi się w moim życiu wartościowe właśnie, czyli na moich przyjaciołach, na to, że ten świat, który się przede mną otworzył, to jest tylko chwilowe uniesienie. Chciałem tego wszystkiego doświadczyć, dotknąć, spróbować, ale wiedziałem, że inne rzeczy są dla mnie najważniejsze. Sport, przyjaciele, najbliżsi, rodzina i wróciłem do normalnego życia. Okay. I na tym się skupiłem i tak też przez kolejne 20 lat swojej kariery sportowej postępowałem. Pańska popularność jest dla mnie swego rodzaju fenomenem, bo
Oczywiście złoty medal przyciąga uwagę ludzi, natomiast zastanawiałem się i rozmawialiśmy o tym też przed wejściem na tak zwaną antenę, że ludzie tak naprawdę oglądali pański sukces czy pańskie wyczyny, nie bardzo zdają sobie sprawę z tego, co tam się dzieje, nie rozumiejąc tego, prawda? Ja do dzisiaj, powiem szczerze, nie rozróżniam klasy fin od klasy, nie wiem, star, czy jakieś tam są inne klasy. Czy to nie było trochę tak, że pan płynie, a rozumiał to tylko pan i Waldemar Heflich? Waldemar Heflich, główny specjalista i komentator polski, igrzysk, tak, zgadza się. Po części tak, chociaż około 800 tysięcy osób w Polsce każdego roku ma kontakt z żeglarstwem. Czy to nawet jest ten jeden dzień, kiedy na małej łódce w szuwarach gdzieś popływają na jakimś małym jeziorku, czy też przecież dziesiątki tysięcy osób wyjeżdża na rejs na Chorwację, Grecję, do Grecji czy nawet na dalekie Karaiby. Bardzo dużo osób uprawia w żeglarstwo, głównie w formie turystycznej, amatorskiej. I te wszystkie osoby, myślę, że czują bluesa. Czują ten powiew fali, jak ja opowiadam o zmianach, o wietrze, o konkurencji, o łódce, o nowym maszcie czy żaglu. Oni wiedzą mniej więcej, o czym mówię. Ale oczywiście to jest mały promil naszego społeczeństwa, a tym państwa wszystkim służą ładne przebitki tak zwane, czyli obrazki, które w wiadomościach przy okazji sukcesów są pokazywane. Podczas Igrzysk Olimpijskich transmisja takiego wyścigu to nawet mnie usypia. Sorry, przepraszam, powiem tak. Faktycznie, my żeglujemy z daleka od brzegu, nie ma trybun, nie ma kibiców na wysięgnięcie ręki. I to jest ta, nazwijmy to, słaba strona tego żeglarstwa pod tym kątem, że nie jest on aż tak popularny, tak dostępny i tak zrozumiały. A z drugiej strony ja się cieszę, bo my mamy taki spokój na tej wodzie. To ci żeglarze przede wszystkim to są naprawdę dżentelmeni. To są fajni ludzie z zasadami. Jeżeli by się pojawiły inne media, nagrody, pieniądze, różne inne rzeczy, myślę, że to by to stało się bardziej brutalne. A tak to piękno żeglarstwa jako białego sportu właśnie na tym polega. Więc ja skupiłem się w swojej karierze sportowej na przede wszystkim wyjaśnianiu, co się tak naprawdę na tych regatach dzieje, w prosty, przystępny sposób dla zwykłego Kowalskiego i na tych przebitkach, ładnych zdjęciach. Jeżeli jest wywiad w internecie czy w drukowanym magazynie, to niech to będzie ubarwnione właśnie ładnym zdjęciem. Jeżeli telewizja pokazuje te 15 sekund, mówiąc o moim czy moich kolegów sukcesach żeglarzy, to niech będzie to po prostu ładny obrazek przebijającego się jachtu przez płynącego przez falę albo deski windsurfingowej wyskakującej z fali. I to, mam nadzieję, zostaje w głowie kibica. Czy to jest sport dla snobów? Czy to jest sport dla ludzi bogatych albo bardzo bogatych? Czy to może uprawiać każdy? No chyba każdy nie, prawda? Żeglarstwo przede wszystkim jest fajną formą spędzenia wolnego czasu. Jak ma się kasę? Nie. Uprawianie żeglarstwa w dwutygodniowym rejsie po Mazurach, po Kaszubach, gdziekolwiek tam by sobie, nawet po Morzu Bałtyckim albo na tym, kosztuje mniej niż by pojechać do pensjonatu też gdzieś tam umieszczonego gdzieś w tamtej okolicy. Okay. Uprawianie tenisa jest droższe, no może pływania odrobinę mniej niż żeglarstwo. Oczywiście posiadanie jachtu, no to tutaj już wchodzimy w zupełnie inny pułap cenowy. Ja mówię, ci, którzy już chcą mieć własną łódkę albo uprawiać żeglarstwo na wysokim poziomie, no to w tym przypadku bardzo łatwo jest zostać w ogóle milionerem żeglarstwa. Tego najpierw trzeba być miliarderem. Tak. Wtedy bawimy się żeglarstwo i szybko stajemy się milionerami. Jest to drogi sport, ale wtedy, kiedy już chcemy posiadać własny sprzęt. A tak to czarter, wypożyczenie sprzętu, załapanie się na jakiś rejs, wykupienie koi, nawet żeby przepłynąć Atlantyk z Wysp Kanaryjskich na Karaiby, a później to naprawdę taki, właśnie powiedziałem o tym rejsie przez Atlantyk, to takie 3 tygodnie, bo tyle trwa ten rejs, kosztuje mniej, niż by wyjechać w Alpy na narty. Naprawdę? Na 2 tygodnie. A jaka to jest kasa, jeśli mogę spytać? To jest około 7 tysięcy złotych. Naprawdę? No. Tylko trzeba wszystko wcześniej zaplanować i
kupić ten bilet lotniczy, który tam, wiadomo, z dużym wyprzedzeniem kosztuje mniej i to wszystko jakoś jest bardziej przystępne. Żeglarstwo jest tak dla każdego. Ja mówię, w Polsce około 800 tysięcy osób uprawia żeglarstwo każdego roku, ale na świecie, mówię, wystarczy popatrzeć na naszą zachodnią granicę albo południową, Czesi, Niemcy, Chorwaci, Austriacy, Francuzi, bo Francuzi to mają bzika na punkcie tego żeglarstwa. Bardzo dużo ludzi na całym świecie uprawia żeglarstwo. Czy to prawda, że Bałtyk, tak słyszałem od ludzi, którzy żeglują, że Bałtyk jest jednym z najtrudniejszych miejsc, obszarów do tego, żeby żeglować, czy ja teraz jakieś głupoty kompletnie opowiadam? Nie, no, po części jest to prawda, ponieważ Bałtyk jest surowym akwenem. Jest chłodny, nawet latem, wieczorami no, trzeba się ubrać w kurtkę, bo woda chłodzi. Linię brzegową miała w miarę spokojną, ale jest to może płytkie, więc w momencie, kiedy się wiatr trochę rozmucha, to potrafią się robić dosyć wysokie, krótkie fale. Natomiast Bałtyk jest urokliwy pod tym kątem, że wystarczy popłynąć do Niemiec, później do Danii albo w szkiery szwedzkie. No i takie widoki no, zapierają dech w piersiach. To jest naprawdę coś wyjątkowego. Więc z jednej strony utrudnienie pewne pod względem tej położenia geograficznego Bałtyku, no, a z drugiej strony piękne okoliczności przyrody. Natomiast ja osobiście jestem zwolennikiem akwenów ciepłych, na takich, których rano w ramach orzeźwienia wychodzę z kajuty, biorę jakiegoś owoca i wskakuję do ciepłej wody, żeby się wykąpać, popływać, zrobić sobie właśnie taki krótki nawet trening, wyjść, zrobić śniadanie i ten. I tak lubię spędzać wakacje w fajnym towarzystwie. Czyli typowy, przeciętny Polak raczej nie powinien Pana lubić, a ciekawostka jest taka, że lubią Pana wszyscy. Bo Pan mówi, a wyskoczyliśmy sobie na Bahama. A Polak sobie myśli, za co? Za moje pieniądze. Temu jest dobrze. Nie lubimy, jak ktoś ma lepiej. No dobrze, nie chcę trochę o tym dyskutować, bo ja mam zupełnie inny światopogląd. Ja każdemu życzę jak najlepiej i bym się cieszył. Jeżeli cieszę się, to nie chodzi nawet o to, jakie to są dobra, czy materialne, czy czasowe. Ja akurat wyjeżdżając na regaty sportowe na Bahama, to po pierwsze płacę z własnych środków, a jestem tam akurat na te regaty zaproszony. To nie wchodzę w szczegóły. To nie ważne. Ale to wiemy bardzo dobrze, w jakim świecie żyjemy. Natomiast ja się skupiam na tym, co robię. No, ja nie przekraczam się żadnych granic, robię swoje i w jakiś sposób żyję w zgodzie z tym wszystkim. Golf. O, miły temat. Miły? Zaczynamy. Też nie mam zielonego pojęcia o golfie, tak jak większość, myślę, z nas. Po co ten golf? Z czego to się wzięło? Moja przygoda z golfem rozpoczęła się podczas regat żeglarskich. Były to Mistrzostwa Świata w 1993 roku. Ile to czasu minęło? 22 lata już, można by powiedzieć, gram w golfa. Wtedy tego jednego dnia nie było zupełnie wiatru. Kompletna flauta. W tamtych chwilach szukamy zajęcia. Ja usłyszałem, że Amerykanin, Francuz i Nowozelandczyk, z którym ja się ścigałem, idą zagrać w golfa. Zapytałem, czy by mnie nie wzięli, czy mógłbym się z nimi załapać, popatrzeć, na czym to polega. I przy okazji tego spaceru z nimi, który był miły, wesoły, sympatyczny, dali mi kij. Próbowałem uderzyć w tą piłkę, pierwsze uderzenie mi nie wyszło, ale drugie, zupełnie przypadkiem. Tak fajnie się to wszystko złożyło, że ta piłka mi poleciała na 150 metrów, jeszcze do tego prosto, prawie do dołka wpadła. Mówię, jejku, jakie to jest fajne, jakie to jest przyjemne, bo to tak naprawdę, kiedy już się uderzy tą piłkę prawidłowo, no to naprawdę jest duża frajda. Jeszcze zobaczyłem, że przy okazji tych moich podróży po świecie są różne pola golfowe. W Polsce golf tak naprawdę się odradzał, ale ja głównie skupiłem się na tym, co za granicą. Nigdy nie trenowałem, dużo golfa oglądałem w telewizji, nauczyłem się grać i dla mnie było to uzupełnienie, taka forma przyjemności w czasie wolnym do żeglarstwa. Jest to sport techniczny, ale przede wszystkim jest to sport bardzo fajny, towarzyski. Ja dzisiaj mniej gram w turniejach, a bardziej dzwonię, nie wiem, bo tutaj paru sportowców też gra w golfa. No Mariusz Czerkawski opowiadał mi, że pan gra świetnie w golfa. No. Miło z jego strony, chociaż ona gra jeszcze lepiej, więc... Okay. Ale właśnie z Mariuszem, z Jurkiem Dudkiem, z Tomkiem Iwanem, z Michałem i Mateuszem Ligockimi, oni akurat w ogóle ze sportów zimowych się wywodzą, grywamy, ale i gra Piotrek Gąsowski, Krzysiu Materna i Robert Rozmus, grają różne osoby, ale nie chcę wymieniać tutaj znanych nazwisk. Zbyszek Boniek właśnie gra, ale
mówię, to jest akurat fajne, bo to jest sport dla wszystkich i to większość osób traktuje jako właśnie też formę spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, na spacerze, bo taki 4-5 godzin trzeba na to poświęcić. Dlaczego wybrałem golfa? Ponieważ sprawia mi przyjemność. Mhm. Ja w ogóle tam nie dbam o tą, za bardzo o tą etykietę, że tam jakieś stroje, różne inne rzeczy. Oczywiście dbam, żeby w dżinsach nie pójść na pole golfowe, bo nie można, nie wypada i zawsze gdzieś tam ten kołnierzyk, ale sprawia mi to tylko i wyłącznie przyjemność i widzę, że coraz więcej młodzieży gra w golfa, bo im się to podoba. Ja jestem zwolennikiem, jestem w ogóle zadowolony jestem, że jest taki wybór różnych aktywności, które człowiek może robić. Nie mówię tylko o sporcie, ale muzyka, tutaj sztuka, kultura. Ja przeczytałem, że pan sport. Tak, pływanie, skoki, plastyka nawet przez chwilę, ale to raczej nie wyszło, tak? Śpiew jeszcze gorzej. Modelarstwo, go-karty. To moi rodzice w młodym wieku, kiedy miałem te 6-7 lat, tutaj nieopodal nas jest Pałac Kultury i Nauki. Tak. I jak po zajęciach w szkole, czyli normalnie jak chodziłem do szkoły, to tata i mama zabierali mnie ze szkoły i zamiast, żebym siedział na ulicy i na trzepaku, to zapisywali mnie na różne zajęcia. Nie, żeby mnie przymuszali do tych zajęć, ale pytali, czy chciałbyś chodzić na plastykę. Ja mówię, dlaczego by nie? Okazało się, że tam jako tako rysuję, ale to nie. Czy chcesz chodzić na zajęcia pływania? Proszę bardzo. Jeżeli skoki do wody, proszę bardzo. Go-karty, jak najbardziej. W pewnym momencie pojawiło się żeglarstwo i do tego żeglarstwo bardzo mi się spodobało. Rodzice to też zauważyli. Coraz mniej czasu chciałem poświęcać na inne dyscypliny, a bardziej na żeglarstwo. No i tak się rozwinęła moja kariera sportowa. Więc ja próbuję. Ja jedno wybrałem, w czym jestem dobry, czyli to jest żeglarstwo, ale też jeżdżę na nartach, gram w golfa, lubię grać badmintona. I tak sobie spędzam czas oprócz rodziny i pracy. Czyli sport. Tak, bardzo lubię aktywność. Aha. Aktywność ruchową bardzo lubię. Kształtuje też charakter, prawda? I człowiek się lepiej czuje? No tak jest. Mniej choruję, w ogóle dobrze się czuję, wyprostowany jestem. A polityka? Bardzo. Czy polityka pana kręci? Czy pan chciałby być, nie wiem, na przykład europosłem, posłem, czy nie? Uchowaj Boże. Dlaczego? W 97 roku, czyli rok po powrocie z Atlanty, kiedy w tym okresie zobaczyłem ten świat polityki, show biznesu. Pamiętam jak dzisiaj, zresztą mam tą karteczkę, którą sobie zapisałem. Widząc co się, jak, na czym to polega, to sobie zapisałem, Mateusz, jeżeli ty kiedykolwiek wpadniesz na ten pomysł, albo ktoś będzie się do tego namawiał, żebyś został działaczem sportowym, prezesem jakiegoś związku sportowego, albo politykiem, uchowaj Boże, nigdy tego nie rób. I sobie zostawiłem tą kartkę. To nie jest mój świat, to są gierki. To są zależności, to są układy, to są dyskusje, to jest lobbying, to jest coś za coś, to jest nie zawsze logiczne podejmowanie decyzji. Ja jestem z urodzenia spod znaku byka, twardo stąpający po ziemi. Jeżeli coś robię, to chcę widzieć w tym sens, jeżeli coś robię, to chcę do tego przekonać, bo ma to sens, a nie, że takie niejasności. A jak jeszcze wszyscy dookoła w tej polityce mówią dookoła, no to w ogóle już przełączam, nie włączam telewizora, zresztą w domu nie mamy telewizora. Ja pytam o to, bo jest grupa sportowców, którzy tak. Do polityki się garną. Pan z kolei sam czynnie udziału nie bierze, ale otwarcie mówi, pan głosuje na Komorowskiego. Po co? Znaczy nie po co pan głosuje, tylko po co mówić o tym otwarcie, po co dawać swoją twarz przy polityce? Po pierwsze, żeglarze się trzymają blisko, a pan prezydent Komorowski jest czynnym, aktywnym żeglarzem. Po drugie, wiele razy miałem okazję rozmawiać z prezydentem i po pierwsze, to będzie na mnie pozytywne wrażenie, rozmowa nam się klei, fajnie to wszystko wygląda. Wspiera sport, wspiera żeglarstwo. Pomógł odbudować piękny żaglowiec Zaruski, który mamy w Gdańsku. Szereg innych takich rzeczy robi i dla mnie jest to coś, co ja bardzo akceptuję, z czym się utożsamiam. I tak jak nie musiałem tego robić, to zrobiłem to z własnej nieprzymuszonej woli. To nie znaczy, że ja się angażuję w politykę. Nie, ja wyrażam tylko swoją opinię. Rzadko to robię. Wiele razy mnie o to proszono, ale jeżeli do czegoś jestem bardzo przekonany, to mówię to otwarcie. I tak też gdzieś tam wspomniałem o tym pierwszym czy drugim raz, teraz też mówię otwarcie do kamery, więc ale nie angażuję się za bardzo w jakąś kampanię, tylko po prostu jak ktoś pyta, to proszę bardzo, takie jest moje zdanie na ten temat. Czyli ani polityka, ani show biznes, jak rozumiem, nie kręcą.
Mateusza Kusznierewicza. Nie, dziękuję. I nie będą kręcić. To jest ciekawostka a propos prezydenta, nie od tego prezydenta, ale od innego. Dostał pan Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. To było w 96 roku. I znowu wracamy do początku rozmowy. Człowiek ma 21 lat i dostaje Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Jak to w ogóle brzmi, prawda? To wielka odpowiedzialność. Czy... Tak, no ja wtedy nie byłem zupełnie świadomy tego wyróżnienia. Tak samo za drugi medal olimpijski dostałem kolejne wyróżnienie państwowe. Przyznam się szczerze, że dopiero dzisiaj uświadamiam sobie powagę takiej sytuacji. Ja dziękuję bardzo, miło, ale czy to jest dla mnie najważniejsze? Nie, ale to jest coś, co często jeżeli ktoś mnie prosi o moją notkę biograficzną, to właśnie tam są właśnie takie honory, wyróżnienia. Dla mnie najważniejsze są te doświadczenia, a przede wszystkim sukcesy sportowe. Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski otrzymałem za zdobycie złotego medalu olimpijskiego. Jakoś jedno, drugie się przyjąłem, dziękuję, mam go schowany w sejfie. Okej. Okay. Co dzisiaj robi medalista Igrzysk Olimpijskich, kilkukrotny mistrz świata w żeglarstwie? Czym zajmuje się Mateusz Kusznierewicz? Przede wszystkim robię to, co lubię i żyję w zgodzie ze swoim światopoglądem i ze swoimi pasjami i marzeniami. Po Igrzyskach Olimpijskich w Londynie podjąłem świadomą decyzję, że wystarczy. Wystarczy Igrzysk Olimpijskich w mojej karierze. Ale nie wystarczy żeglarstwa, bo to jest też ciekawe. Zaraz o tym opowiem, bo to jakieś gdzieś tam moje plany przyszłe. 5 igrzysk wystarczy. To był też okres, miałem 35 lat, że chciałem spędzić więcej czasu z moją rodziną. Wtedy na świecie była już nasza córka. Dzisiaj masz Natasza 4,5 roku, a rok później urodził się Max. Więc mam dzieci, z którymi teraz chcę więcej czasu spędzić. Ja dlatego tak późno zdecydowałem się na dzieci, w wieku 34 lat, ponieważ wiedziałem, że wcześniej bym w ogóle z nimi nie mógł nimi poświęcić czasu. Ja 300 dni w roku spędzałem na podróżach, wyjazdach, regatach, treningach, badaniach i wszystkim, czym związane jest życie sportowca wyczynowego. I teraz mam ten czas, żeby z nimi ten czas spędzić. Więc żyję na stałym lądzie. Od czasu do czasu wjeżdżam sobie na regaty, ale traktuję je z dystansem i jako już tylko urozmaicenie swojego czasu. Jako człowiek zawsze oprócz sportu interesowałem się, można powiedzieć, biznesem. Byłem zawsze przedsiębiorczy. I wcześniej i obecnie zrealizowałem parę fajnych przedsięwzięć, które kontynuuję. Między innymi mam swoją Akademię Kusznierewicza, która organizuje nie tylko obozy sportowe, multisportowe, żeglarskie dla dzieci i młodzieży, kursy na stopnie żeglarza jachtowego, motorowodne, ale też i wciągamy dorosłych. Okay. Firmy inne w część sportową aktywną. Rok temu zrealizowałem bardzo fajne przedsięwzięcie o nazwie ZoomMe. Wpadłem sam w tak pułapkę sytuacji, że robiłem zdjęcie podczas zabawy z moją córką, którego nie mogłem wysłać bezpośrednio do moich rodziców i do moich teściów, bo moja mama nie obsługuje komórki, MMS-a, tam maila i tak dalej. A chciałem, żeby ona zobaczyła to zdjęcie, żeby jej zaskoczyło. I stworzyliśmy taki ekran, bardzo fajny, który można postawić, dałem zresztą moim rodzicom, zresztą jest w sprzedaży wszędzie i to było też dla mnie nowe doświadczenie, żeby od zera stworzyć urządzenie i oprogramowanie na komórki, na to urządzenie, żeby móc przesyłać takie zdjęcia. I teraz w Polsce jest to sprzedawane, ale zaraz wchodzimy na rynek włoski, czeski, niemiecki, angielski. Więc zupełnie niezwiązane ze sportem, bardzo ciekawe doświadczenie. Współpracuję dużo ze sponsorami, nadal współpracuję z Mercedesem, z grupą Lotos i przy golfie, i przy różnych innych przedsięwzięciach, więc mam co robić, więc bardzo dużo się zajmuję takimi tematami. No i też myślę o nowym projekcie żeglarskim, ale już nie na małej łódce, a na dużej. Chciałbym stworzyć duży projekt żeglarski, który będzie realizowany na dużym jachcie pod polską banderą z kilkunastoosobową załogą. Myślę, że taki jacht docelowo może opłynąć nawet kulę ziemską przy okazji, realizując bardzo fajny program. Czy pan kiedyś czasami, nie wiem, sypia na przykład? No tak, to. Brakuje mi tego snu właśnie często, chociaż ostatnio bardzo dbam właśnie i o swoje sen, i o zdrowie, i o dietę. Ja jestem dobrze zorganizowanym człowiekiem, to nieskromnie powiem, ale to była też moja siła w sporcie. Często moi rywale nawet, nie wiem,
zapomnieli żagla albo czegoś nie dopilnowali, a ja zawsze poukładany szczegółowo takim szczegularzem byłem. I dzięki tej dobrej organizacji mogę robić dużo rzeczy naraz. Zresztą obudowuję się też dobrymi ludźmi dookoła. Rzadko kiedy robię cokolwiek samemu, jestem otwarty na partnerów, wspólników i w ten sposób mogę uczestniczyć w większej ilości przedsięwzięć. Czego się życzy 40-latkom? Dużo szczęścia, zdrowia, uśmiechu na ustach, a żeglarzom się życzy stopy wody pod kilem i to mi się na pewno przyda. Okej, to tego życzymy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Moim Państwa gościem był Mateusz Kusznierewicz. Do widzenia.